Przedstawiciela Forum Inicjatyw Społecznych Zręczyny i Gminnego Ośrodka Kultury w Okolicy. Bardzo serdecznie witam Was, którzy przyjęliście zaproszenie nasze i potwierdziliście je swoim przybyciem. Jest nam bardzo, bardzo miło, że właśnie w tym naszym patriotycznym kraju Zręczynie możemy po raz kolejny uczcić pamięć bohaterów, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Witam radnego Zręczyna, pana Wojciecha Rukiewicza. Jest to nasz zręczyński badacz historii. I dlatego też go zaprosiliśmy, ponieważ on ma najwięcej wiadomości na wszystkie tematy historii. Pani Zosiu, przepraszam, tylko o Zręczynie mam najwięcej wiadomości. Bardzo serdecznie witam wszystkich, że w takim małym Zręczynie, oddalonym od, powiedzmy, tam 350-70 km od Warszawy, też jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób uczcić ten wyczyn naszych rodaków i pewnie minutą ciszy, abyśmy tak uczcili, bo to okrągła 70. rocznica. Dziękuję bardzo. Ja może, żeby oddać klimat tego wielkiego wydarzenia w historii Polski, odwołam się do wiersza, który właśnie powstał w tamtym okresie. Mamusiu, szybko, chodź do okna. Nie, niemożliwe, nie do wiary. Opaski biało-czerwone wkładają chłopcy na rękawy. Są i dziewczęta, takie młode, rozdają orły i naboje. Mamo, nareszcie, to powstanie. Ja przecież także muszę do nich. Synku, ja mam tylko ciebie. Gdzie będziesz? Chwilę. Chodź, poczekaj. Mamo, ja muszę wraz z innymi. Weź chociaż, synku, kromkę chleba. I poszedł razem z kolegami w stronę barykad swego miasta. Tam mu wręczyli dwa granaty, orła na czapkę i opaskę. Kiedy wróg zdobył barykady, miał jeszcze granat w swej kieszeni. I chleb matczyny za koszulą i bięs plamioną rdzą czerwieni. Faktycznym dowódcą oddziałów w Warszawie był Antoni Chruściel, pseudonim Monter. On był odpowiedzialny za przeprowadzenie zbrojnej akcji. Teraz po latach okazuje się, że te siły niemieckie w Warszawie były dobrze nie rozszyfrowane i okazało się, że tych niemieckich oddziałów było dużo, dużo więcej, jeżeli zakładali Montera dowódcy wywiadu. Bo powstanie miało wybuchnąć o jednakowej godzinie, czyli godzina W, godzina 17. na wszystkich odcinkach całej Warszawy. Mobilizacja w 100% się nie powiodła. W niektórych dzielnicach odbyła się w 60-70%. Były olbrzymie problemy z bronią. Natomiast czas naglił i stwierdzono, że nie ma na co czekać, tylko uderzyć 1 sierpnia, a broń się zdobędzie na Niemcach. No więc mobilizacja nie wypaliła w 100%, broni no to tak na 3, jeden egzemplarz. Wydawało się dowództwu, że tą broń się zdobędzie. Są magazyny z bronią, z amunicją w Warszawie. No i czekano na zrzuty. Więc rozdano to, co było do rozdania i o godzinie 17, chociaż relacje podają, że te potyczki już toczyły się dzień wcześniej, w godzinę rannych. Także sytuacja się pogorszyła, bo w szeregach armii krajowych, jak w wszystkich armiach pewnie świata, byli tam jacyś kolaboranci, którzy donieśli Niemcom konkretnie, kiedy będzie uderzenie, kiedy powstanie wybuchnie i tak dalej. Także Niemcy byli przygotowani. Udało się opanować największy budynek Prudentala, to był 16-piętrowy, wtedy na tamte czasy to był drapacz chmur w Warszawie, angielski budynek. Możecie Państwo wyobrazić, jakie straszne były walki, jak jeden budynek otrzymuje 1000 uderzeń z najcięższych dział i moździerzy, jakimi Niemcy dysponowali na obrzeżach Warszawy. Udało się opanować dwa budynki, Pasty Warszawskie, mniejszą i większą. Udało się opanować kilka budynków na Starym Mieście, Mokotów, Wola, Żoliborz.
Ale po dwóch dniach walk, 3 sierpnia powstanie jakby troszeczkę straciło na tempie. Hitler stwierdził, że trzeba to powstanie bardzo szybko stłamsić. I miasto Warszawa, która podniosła rękę na III Rzeszę, na niego samego, musi zapłacić. Także to już później, jak Warszawa zapłaciła, to jest trochę starszego pokolenia, się bardzo cieszę, to tam z tego, co rozmawiałem z ludźmi, to przy każdym otrzymaniu świadectwa w szkole, czy w zakładzie pracy, tam jakaś suma symboliczna na budowę Warszawy była przeznaczana. No, i Warszawa się odbudowywała przez szereg lat. W każdym bądź razie wyczyn był niesamowity. Zdawano sobie sprawę, że może się nie udać. Wszyscy warszawiacy od dzieci po starców budowali barykady, zaopatrywali w żywność, w opatrunki, powstawały szpitale polowe. Niemcy te szpitale bombardowali. Wszystkie szpitale, budynki miały namalowany czerwony krzyż na dachach, na stropach. Niemieckie lotnictwo wiedziało doskonale, że są tam chorzy, nie tylko powstańcy. Niektóre dzielnice ewakuowały się kanałami. Szanowni Państwo, no, byłem w takim kanale w Warszawie jakieś 5 lat temu na odcinku. Co mogę powiedzieć? Wysokości jakieś 1,60-1,70 m, tam się mogę pomylić kilka centymetrów. Wypełnione na pewno były, z tego co mówią świadkowie, co przeszli tymi kanałami z jednej dzielnicy Warszawy do drugiej, no to były tak po 1,50-1,60 m wypełnione płynącym szambem. Smród, zarazki, pełno trupów, rannych, przewracali się, następni po nich maszerowali. No więc z baz włoskich samoloty musiały przelecieć Jugosławię, Węgry, Słowację, łapały koryto rzek Wisły i po Wiśle leciały do Warszawy. Na cmentarz żydowski i na Starówkę były pole zrzutów. Pierwsza wyprawa była zorganizowana chyba 5-6 sierpnia. 14 samolotów Halifaxu, 4-silnikowych, załoga 9 osób. To są, mógł wziąć taki Halifax 1800 kg, bo trzeba pamiętać, że musiał mieć paliwo w obydwie strony. I wtedy już tylko Polacy latali. Był taki moment, że na ochotnika kto żyw się zapisywał i te załogi organizowali i te wyprawy kolejne dolatywały nad płonącą, walczącą, płaczącą Warszawą. Szanowni Państwo, łuny dostrzegali piloci, już nie musieli po Wiśle lecieć, 100 km. A fetor, dym piekący z tych palących się budynków, zakładów, mieszkań i ludzi, to tak do 15 km oddychali tym piloci załogi samolotów. Niesamowite poświęcenie tych pilotów, tych całych załóg samolotów. Wiedzieli, na co się narażają. Zginęło ponad 130. Tyle zginęło przy zrzutach przez te 1,5 miesiąca. Groby tych lotników są rozsiane od Warszawy aż po Tatry. Bo niektóre samoloty wracały tak uszkodzone, że rozbijały się po drodze. Chłopcze, chłopczyku, ile miałeś lat, kiedy z harcerza stałeś się żołnierzem? Czyś na Starówce, czy na Wolipach? Szarych szeregów, szary bohaterze. Widzę cię, biegniesz, podtrzymują hełm, pod którym niknie śmieszna mała głowa.
Słyszę, jak w biegu wołasz jednym tchem. Meldunek mam, meldunek z Mokotowa. Łączniku, głowę zakrywasz, lecz pierś odsłaniasz, serce niosąc jak na dłoni. A nad Warszawą dymów góra sierść mieni się w kłębach, dopada cię, goni. Oddałeś Polsce swe 12 lat. Tobie historia dodała wieki. Cień dawnych powstań na murach się kładł, gdyś krył się w gruzach, pełzał przez zasieki. Żołnierzu, nadal łącznikiem nam bądź. Meldunki składaj nadal, choć bez słowa. Aby pamięcią przeszłość z jutrem spiąć, sercem rytm podać marszu Mokotowa. Może jeszcze. No, chciałem uzyskać informację od powstańca, zwykłego szeregowca, pana Józefa Wieliczko, który miał wtedy 17 lat. Czy pamiętam, że pan Mokotowie mieszkał. W każdym bądź razie do konspiracji, do powstania w sumie dołączył 3 dni przed godziną W. Także wcześniej tam sąsiedzi, wiadomo, tam coś szykowali, gdzieś tam broń, uganiali się przed amunicją, jakieś szkolenia były tego. On tym się nie interesował, miał tam... No i tak jak mówił, 3 dni przed załapał się, poszedł z kolegami, z sąsiadami, z całą ulicą można powiedzieć. Także pierwsze to była budowa barykady. Znaczy, no później otrzymał broń. Tej broni był taki moment, że tej broni później pod koniec powstania już było dużo, tylko nie miał to tej broni wziąć. I walczył. Walczył u siebie. To właśnie tak rozmawialiśmy, jak to było, jak ktoś walczył u siebie. No wiadomo, Warszawę, walczył w Warszawie. Z obrzeży Warszawy też tam oddziały dochodziły. Powiem tylko tyle, że ze Zręcina OP-11 z naszej gminy Centoria Armii Krajowej też rozkaz wydał inspektor Rzeszowski o wyruszenie na Warszawę. Ale może na końcu. Ale z tego, co kojarzę, to około 1300 tylko akowców z innej części Polski, czyli z Kieleckiego przeważnie, Radomskiego województwa byłego, dotarło do walczącej Warszawy. Resztę blokady niemieckie nie wpuściły, rozbroiły ich po drodze i wylądowali w obozach. Także na pewno walka, desperacja, poświęcenie było niesamowite. Oni walczyli u siebie. O swój skrawek, o swój skrawek ulicy, dzielnicy. A natomiast wątek Zręcina, no to jadąc ze Zręcina do Bubrzki, jest skręt na lewo na Machnówkę, drugi dom po lewej stronie, dom za czasów okupacji wybudowany przed wojną Tomasza Bracławicza, później dom Zajmów. W tej chwili kupił pan Świątek tutaj. Tam był przez 2 miesiące prawie, mieściła się kwatera dowództwa OP-11, oddział, który skupiał akowców Łęki Dopielskie, Kobelany, Rzepce, Zręcin, Chorkówka, Bóżka. Tam był lekarz wojskowy i ten oddział, pierwszy rozkaz był z Rzeszowa, żeby iść na pomoc walczącej Warszawy. Także to wszystko oddziały miały iść, tylko później stwierdzono, że nie ma sensu, bo te oddziały, które już pod Warszawą się znalazły, zostały wszystkie wyłapane i już są w obozach. I te nasze oddziały z naszego terenu były, decyzja zmieniła się w ostatniej chwili i wyruszyły w akcji Burza na tereny, w tej chwili to jest Krościenko, Olszanica, Jaćmierz, mniej więcej Zasady. Tam te oddziały walczyły z ukraińską już wtedy armią powstańców, z nacjonalistami ukraińskimi. Oto umarłe ulice. Święta Maryjo, módl się za nami o amunicję. Oto bezduszny serca egzamin, oto po 2-kroć ruiny. Święta Maryjo, módl się za nami o karabiny. Gdzież są granice ludzkich doświadczeń, gdzież jest zapłata rozwali? Święta Maryjo, nikt tu nie płacze, gniew tu się pali. Noc nam śmiertelne okrywa rany, nim świt odsłoni nas blady. Święta Maryjo, wstąp razem z nami na barykady.
Oto nam huczą strzały armatnie na szańcach żelaznej bramy. Święta Maryjo, w palbie ostatniej, módl się za nami. Czyli, nie, przepraszam, czyli Ukraina, czyli już Pelturze Hitler jakby obiecał wolną Ukrainę. Czyli tak, na podpuchę Ukraińcy mieli swoje gazety, w swoim macierzystym języku, no i banknoty. A czego nie? Chciałem pokazać po patrunie czasu okupacji w generalnych uberach, czyli w naszym terenie. Te partii niemieckie Hitlera oddałem do muzeum tego prowadzenia do Grona, tam jak kiedyś ktoś będzie, tam moja ta opaska jest. U stóp rosyjskiego żołnierza, gdy z rodzina wkroczyli, jest rosyjski żołnierz w mundurze, on tam depcza tą opaskę. Ekspozycja jest tak. Co ciekawe mają w tym muzeum, jeszcze wracamy do muzeum. W 1944 roku w okolicach Lubli dokonano zrzutów przez Brytyjczyków. Z baz włoskich, te same samoloty co leciały na Warszawę, zrzuciły też zrzuty na potrzeby Armii Krajowej w miejscowości Lubla, to jest pomiędzy Warzycami a Frysztakiem. I tam zrzucono 6 ton, czyli musiały być 3 wibratory. I w tym muzeum prywatnym w Krośnie mają spadochron z tego zrzutu i zasobnik. Z tego spadochronu w 1944 roku mama pani młodej przyszły uszyła suknię ślubną z tego spadochronu brytyjskiego, zasobnika zrzuconego przez Brytyjczyków. I tu jest w tym muzeum pani ubrana w suknię tą ślubną z tego spadochronu. Ciekawa sprawa, 1944 rok, no to 70 lat, no materiał super. 70 lat, w kabocie stoi tak, akcja burza. Także, że oni nie doszły, te oddziały, te tysiące, setki, może tysięcy tych chłopaków, dziewczyn i tej młodzieży na pomoc Warszawy, no bo nie było to możliwe fizycznie, bo tak piersi się zacisną wokół Warszawy, że to każdy wymarsz, to tak jak mmówię, liczą się około 1300 arkowców przedarło się do Warszawy, to bardzo mało. Natomiast co jeszcze ciekawego, w Powstaniu Warszawskim uczestniczyły jeszcze inne organizacje, nie tylko w 90% powiedzmy, że to była Armia Krajowa, ale była też Armia Ludowa, były też jednostki innych organizacji, Związek Walki Czynnej Zbrojnej. I trzeba wziąć pod uwagę rzecz taką, że armie sowieckie, które stanęły za Wisłą, później ta artyleria za Wisły, czyli z Pragi, pomagała i oszukać, także straty tam były potężne. No ale wiadomo, no, potrzeba była, czy rozkaz był, czy go nie było, no to uciekali sami z bronią, i żeby przedostać się na drugą stronę Wisły i walczyć z naszymi powstańcami. Także to trzeba wziąć też pod uwagę, że jednak, no wiadomo, no, tam w tych szeregach też byli warszawiacy i z różnych części Polski, ale każdy się czuł tam Polakiem i wiedział, że może coś pomóc. No a teraz wątek tego spotkania to jest taki, bo mija jutro 70 lat wybuchu. Czy to powstanie było, ktoś sobie zada pytanie, potrzebne? Zniszczone miasto, zgrabione, spalone, splądrowane, wysadzone. Także jako kraj, jako stolica nasza, poniesiemy straty niesamowite. Natomiast popatrząc z drugiej strony, to okupacja naszego kraju trwała bardzo długo. Czyli cały czas to społeczeństwo było upokarzane, cały czas to społeczeństwo było wykorzystywane, wycyckane, jak to się mówi, do spodu. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? No to pewnie by w innych miastach, tych większych, też wybuchły takie zryny, bo i Kraków, i Poznań, może inne miasta, też by przemiany. I może byśmy byli od razu, ja tak mówię, zawsze takie marzenie moje było, że jakby tak to się poszczęściło, wtedy udało, taki los akurat, gdy poszedł w tą stronę, to byśmy pewnie byli, no mówię, Austrią. Tam Armia Czerwona weszła, ale stali, więc już nie chciał, wystarczyła mu już Jugosławia i powiedzmy Czechosłowacji. Tam dalej już nie poszedł. I ta Austria jednak cały czas przed nami jest. Nie możemy dogonić tej Austrii nawet. Gdzie tak okrojona po pierwszej wojnie światowej, tyle ziemi im zabrali, rozbroili tę Austrię i zostało im ten trochę tego zabytku. I zobaczcie Państwo, oni praktycznie nic nie produkują. Takiego, żeby jakiś, to był jakiś potężny przemysł, jakiś nie wiadomo jaki to kraj, uprzemysłowiony. Tam się jedzie, kupuje się pamiątki w Wiedniu, jakiś tam kubek z Franciszkiem Józefem, czy jakiś talerzy budowy, to produkują we Włoszech albo jeszcze w Chinach. Tak patrząc tam to piwo, mają jakieś alkohole i zarabiają w turystyce i tam nic nie mówią. Zobaczcie jaki jest poziom Austrii. Tak myślę, że jakby tak to się poszczęściło wtedy. W tym 1944 roku to powstanie ogarnęło cały kraj, tak zakładali nasi przodkowie, można powiedzieć. To pewnie by ta Austria była, a teraz nie możemy dogonić. No. Także na pewno to było marzenie tego pokolenia, bo już dość. Dość już tej okupacji, dość tego wyzysku, tego mordowania tego naszego narodu. No ileż można czekać? Jedyna prawda, jedyna tylko jedna prawda, bez kłamstw wstrętnych, bez cienia. Prawda walczącej Warszawy, prawda ludzkiego sumienia. Jest tylko jedna cena, którą oznaczyć najprościej. Cena ludzkiego życia płacona za prawdę wolności. Jest tylko jedna droga, od krzywd daleka, od sporów. Droga uczciwych ludzi, droga ludzkiego honoru. Nam niepotrzebne są słowa, ani przemówień ton łzawy. Niech politycy szukają sumienia w gruzach Warszawy. Niech odszukają tam wolności, dawno zgubiono w traktach. My dosyć mamy współczucia, dosyć uśmiechów Piłata. Do świata Polska przesyła apel tragiczny i krwawy. Honor ludzkości, historia odmierzy Golgotą Warszawy.